wszystko, czego tylko dotknę. Dobra, ja się boję. Mogę to dotknąć? Mój tata by powiedział, ty, ale bajer. Cześć, to Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu doczekaliśmy się 12 sezonu w grze Brawl Stars, który nazywa się Pokaz Kaskaderski i dzisiaj wydamy ponad 500 zł na zakup 70 stopni karnetu zdymiarskiego. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli lubicie, kiedy wydaję dużo pieniążków na Brawl Stars i umówmy się, że jeżeli pod tym filmem zostawicie tak 30 tysięcy łapek, to w następnym sezonie też kupimy 70 stopni. Nie byłbym sobą, jakbym nie zrobił dla moich kochanych widzów konkursu z okazji nowego sezonu, więc w dzisiejszym odcinku jest do zgarnięcia 3 razy 50 zł PST. A takie 50 zł Wam wystarczy, żeby kupić sobie w tym sezonie na przykład karnet zadymiarski. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w konkursie, no to klikaj pierwszy link, który znajduje się w opisie, potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars, wtedy mój kod Farel automatycznie Ci się wpisze do sklepu. W komentarzu napisz, biorę udział w konkursie i swój hashtag z gry Brawl Stars. Wyniki konkursu ogłoszę oczywiście w następnym odcinku, jak będę maksował nowego zadymiarza, a Wy, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to subskrybujcie dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tego filmu. A teraz, moi kochani, polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i wygrali kod PSC o wartości Megaboxa. Zanim oczywiście kupimy gemy, no to wbijamy do sklepu, wpisujemy kod Farel, potwierdzamy, pamiętajcie, że resetuje się co tydzień. No i jak robicie jakieś zakupy, no to nagrywajcie króciutkie filmy i podsyłajcie na mój e-mail. E-mail macie w opisie. Klikamy, moi drodzy, ofertę 2000 gemów za 479 zł. Zakup został pomyślnie sfinalizowany. Każdy, kto chciałby mieć tyle gemów na koncie, zostawia łapkę w górę. Zobaczymy, ilu jest chętnych pod tym filmem. 2082 gemy. Coś pięknego. Oczywiście jeszcze z poprzedniego sezonu nie mam odebranych nagród, więc jak odblokuję nowego zadymiarza, no to troszeczkę punktów mocy w nią wrzucimy i pootwieramy kilka skrzynek. Ale zanim to zrobimy, oczywiście klikamy karnet zdymiarski, kupujemy ulepszony z 10 dodatkowymi poziomami. No i co? Od razu robimy opening. Motocyklista Karl za pierwszy poziom. Bardzo fajny skin, mi się mega podoba. W ręku ma klucz, z pewnością sobie dokręca nim koło, jak mu odpadnie, bo to jest, wiecie, kaskader. Punkty mocy są oczywiście dostępne, ale na początku podbierajmy sobie jeszcze gemiki i polećmy dalej. Pakiet odznak trzeba od razu teraz odpalić. Uwaga, Edgar, Grom i Jesse. No dobra, czy coś mamy jeszcze takiego fajnego plus punktów mocy? No nie. Więc od razu sobie lecimy z karnecikiem, kupujemy gemy dodatkowe. O, tutaj mamy za darmo gemiki, więc to trzeba dorzucić do puli. Lecimy, lecimy. I moi drodzy, będzie pierwszy spray. Mamy nowy spray, spójrzcie na to. Koło takie płonące. Fajne, fajny spray, mi się podoba. Lecimy od razu do nowej zadymiary, żeby ją odblokować. Kolejny poziom. No i moi drodzy, mamy to. Janet, odblokowywujemy. Woohoo! Trochę kosztowało nas to, ale nieważne, nieważne. Z wami, widzowie, możemy tu robić niesamowite rzeczy. Nowy zadymiarz, Janet, maszyna zniszczenia. Zadymiarz chromatyczny 12x12. Janet jest gwiazdą programu i chętnie wszystkim o tym przypomina. Gdyby tylko jej siostra, Bonnie, nie wpadała w ciągłe tarapaty. Czyli starsza siostra, rozumiemy, o co chodzi. Chce dobrze po prostu dla swojej młodszej siostrzyczki. Oczywiście od razu szukamy Bonnie i ładujemy do niej punkty mocy, które zostały nam odblokowane. Otwórzmy sobie mega boxa dla rozgrzewki. O, coś ciekawego wypadnie. Jakiś star powerek. O, o, mamy coś. Coś się świeci, pięknie. I uwaga, gadżet do Serge'a. Przez następne 5 sekund Serge pochłania 80% obrażeń od następnego przychodzącego trafienia i wykorzystuje tę energię do przeładowania 3 sztuk amunicji. O kurde, wow, to jest mega ciekawe. Będę chciał dla was, moi drodzy, zrobić odcinek, gdzie testujemy sobie jakieś nowe gadżety zadymiarze, bo naprawdę sporo ich ostatnio odblokowałem. Kolejne 20 gemów, punkty mocy, no to trzeba to wszystko ładnie poładować do tego zadymiarza. Okej, tu już są wszystkie punkty mocy dostępne w tym karnecie, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Czy uda nam się wygrać pierwszy meczek. Ale zanim to zrobimy, oczywiście zwiększmy swoje szanse, ulepszając nowego zadymiarza. Proszę bardzo, poziom 7. Jakieś piny mamy jeszcze ciekawe? Nie, nie mamy żadnych pinów. O, uśmiechnięta, wkurzona. Dobra, lecimy, wybieramy. I może zagrajmy sobie tryb knockout, będzie ciekawie. W przeciwnej drużynie mamy Bitarę i Poco Loco Spoko. Mam 5400 życia, to jest dosyć sporo, powiem wam szczerze. Okej, dostała. Okej, okej. Postawmy sobie może faktycznie ten głośnik gdzieś tutaj, żeby on zadawał damage, jak oni zaraz przyjdą. Ja już mam gadżet odblokowany, a nie, bo w tym trybie chyba wszystko jest odblokowane, co nie? Dobra. 2 na 3, to nie będzie proste takie, jakby się wydawało. Mam kiełka w drużynie, ale ten kiełek troszeczkę tak słabo tutaj atakuje, wam powiem. Nie sięgam tej bi.
Dobrze, 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 dobrze. Teraz. Dobrze, Kiełek, jedziesz z nią. Ult! I rakietami ich obrzucam. Pach, 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 pach. Głośnik. Głośnik, który obija i raz, dwa, trzy, Farel. Wygrałem! Wygrałem! Co jest trzech naraz? Łatwo z wami! Czy wy to widzieliście? To było coś niesamowitego! Co ja tutaj zrobiłem? Ja dziękuję! Nie spodziewałem się, że ja tak ugram. Nie, no ta zdymiara jest przekozacka. Kiełek, pomóż mi Tarkę pokonać. Wiertarkę. Potrzebuję trochę życia. Znowu zostałem sam z Kiełkiem na polu bitwy. Dobra. Wjeżdżam. Ultimate atak i rakiety z góry. Dobra, raz, dwa, trzy. Nie! Tym razem się nie udało. Dobra, dobra, tu musimy wjechać tą tarę. Raz, dwa, trzy, ult. Od razu lecę, obijam rakietami. Leży, pięknie, mamy to, uciekamy. Poczekajmy sobie jeszcze troszeczkę na życie. Naszym najważniejszym targetem jest teraz Poco, bo on leczy, więc trzeba go tu jak najszybciej ukrócić. O kurczę, no i się skończyło. Zostałem sam na dwóch. No to nie, zła zadymka będzie. Już to czuję. Wystarczy trafić dobrze B, dać ulta, dojechać ją rakietami. Nie udało się. Raz, dwa, nie! Najgorzej! No, nie miałem dobrych teammate'ów. Lecimy sobie z trybem solo. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O kurczę, ciekawa dosyć mapka. Ja bym chciał na tą Rose się od razu sfokusować, jak otworzę pierwszą skrzynkę oczywiście. Bo im więcej HP mają zadymiarze, to później mi jest ciężej. Dobra, Jackie, uciekaj mi stąd. Dobra. Jeszcze jeden strzał w Jackie. Okej. Okay. Raz, dwa, leży. Okej, mamy to. Pokonana. Bierzemy kolejną skrzyneczkę. Hop, hop, hop. Dobra, Rose'a, dojadę cię rakietą. A jak, zobaczcie na to. Kończymy tą Rose'ę. Nie trafiam, trafiłem, nice. Do widzenia, pani. Dawaj, dawaj, dawaj tą Penny. Kurde, nie tak, Farel. To jest niebezpieczne. Takie walczenie z Penny, jakim Mortar stoi i na mnie fokusuje. Dobra, El Primo walczy z tym Mortarem. Dostaje ode mnie strzała. Kroję soczek. Mój. Trafię cię. Bum. Jazda. Rakiety. Z góry. Farel, dojeżdżasz. Tak jest, leży. Kroimy szybko. Wygrałem. Kiedy? Co jest? Oni nie mają szans, jakie lata mi nad głową. Czy wy to widzieliście? To było coś pięknego. Wow. Sprawdźmy sobie, jak nowa zadymiara sprawuje się na nowym trybie zrzut botów. Moi drodzy państwo, tutaj musimy zbierać 8 śrubek. W przeciwnej drużynie jest Brock, Jesse chyba i ktoś jeszcze, nie zwróciłem uwagi. Dobra, to jest nasz bot. Chodź tutaj do nas, pocik. Nasz bot. Tą Jesse trzeba porobić. Raz, dwa, trzy, leży. Brock, leży. Kozak. Colt, nie wiem, gdzie on strzela w ścianę. Raz, dwa, nie trafiam go. Ale mamy pierwszą śrubkę. Pyk. Dobra. Jetpack i jazda z wami. Tego Colta. Obijamy z rakiet. Pach, pach, pach. Nic nie trafiłem w Colta prawie. Chodźcie. I bomba. Plecak. I dojazd znowu. Patrzcie, znowu ich kurzam tym plecakiem. Ciach, leży. Uciekamy. Nie, no to jest coś pięknego. Oni nie ogarniają, że ja latam nad nimi. Chodź, panie bocik. Raz, dwa, trzy. O kurde, padnę. Padłem. Nie wierzę w to, że mi ta Jessie dobiła. Ale na szczęście nasz ziomek podniósł śrubkę. 4-8. Raz, dwa, leżą. Wszystko zabieramy. Dajemy kolejnego spraya. Mogę postawić? Mogę. Czyli co fraga, mogę stawiać jakby spraya. Pyk, pyk. No i co? Z rakietki chcesz, żebym ci dojechał? Proszę, bardzo. Ale i moro tu robię, nie? Nie mam pytań po prostu. Od razu mówię, każdy, kto odblokuje tego zdymiarza, będzie skakał z radości, nie? Bo fan jest niesamowity. To się robi tak. Strzał i jetpack. Jazda. Jessie porobiona. Jeszcze broka. Boom i brok. Colt, zostaw mnie! Nie, no nie mają z nami szans, najmniejszych. Zdominowałem gierkę. A jak, gwiazda gry to Farel. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej z odblokowywanym karnetu. Nowa emotka Janet, super. Kolejne 30 gemów, kolejna odznaka. Lecimy dalej. Mega skrzyneczka, punkty mocy, które od razu pakujemy do Janet. Nowa odznaka, Janet klaszcząca. Nawet spoko. 10 gemów, to trzeba odblokować od razu, bo gemiki się zawsze przydadzą. Wkurzona Janet. Kolejne punkty mocy, 125 punktów mocy, więc to będzie dosyć sporo już do zadymiarza. Janet zakochana, mamy nowy spray, proszę bardzo. Coś takiego, tędy droga, wiecie o co chodzi, albo to jest jakiś ślad. Tu mamy kolejną Janet, oczywiście 10 gemów odbieramy, już od razu insta z bomby. To my tutaj mamy nową odznakę, jaka? O, taka, nie wiem, zdegustowana to bym nazwał. Tutaj mamy Janet, która
strzela z tego swojego pistoleciku. O, i proszę bardzo, moi drodzy. Zaczynają się nowe złote odznaki. O kurczę, kolejna. Lecimy dalej. Kurzona Janet. Nowa odznaka kolejna. Janet, Janet smutna. Janetka ciesząca się. No i zaraz, moi drodzy, dochodzimy do końca karnetu. Tutaj z łapeczką w górę, więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś, bo zapomniałeś, przyjacielu, to klikaj lajka do góry. Pyk, pyk. I moi drodzy państwo, dochodzimy do końca. To jest to, to jest to. Po wydaniu 500 zł odblokowujemy nowe przebranie Valkyria Janet. No przepiękny jest ten skin. Cieszynki są też przecudowne. Mamy jeszcze pakiet odznak, więc od razu odblokujmy. Ems, bo oraz nitka. Czy był jeszcze jakiś pakiet odznak, żebym tutaj dla widza otworzył? No niestety nie, wszystko już odblokowaliśmy. Więc wybieramy teraz nowy skin do Janet. Pek, pek, pek. No i może zagrajmy sobie starcie duo. No i jazda, mam jakiegoś ziomeczka w naszej drużynie. O kurczę, teraz Janet wygląda przekozacko. Spójrzcie na to, ciekawe czy chłop w ogóle jest w szoku. Mi się wydaje, że chłop jest w szoku, że ja mam od razu na dzień dobry full karet blokowany i tą postać. No chodź wariacik, pyk. Kolcik porobiony, a jak? Łatwo, łatwo. Dobrze, że mam pana P w drużynie. Dobra, Nita, strzał, 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 strzał. Nie trafiam, nie trafiam. O kurczę, co to jest? Karl, trzeba uciec, trzeba uciec. Dobra, ult! Dojeżdżamy, dojeżdżamy. Bomba, bomba, bomba. Gradobicie, gradobicie. Tego Karla chcę z rakiety. Tak jest. Penny na strzała leci. Nie, nie siada, nie siada, nie siada. Dobił. Pan P dobił. Chciałem ją jeszcze raz z rakietki porobić, ale pan P mnie wyprzedził. Dobra. Kolejny meczek za nami. Bardzo fajna jest ta postać. Mega się jaram. Każdy, kto nią zagra, na pewno się zakocha. Zagrajmy sobie kandydatów dnia. Są to mapy stworzone przez fanów gry Brawl Stars. I ta jest idealna pode mnie. O kurczę, to ja będę latał na jetpacku. Uwaga. Otwieramy szybko skrzynki. Raz, dwa, trzy. Kiełka mam w drużynie. To będzie dobre. Uwaga, co to jest? O, o, o! Ult! Patrzcie, latam ich, obijam. Tak, pozabijam ich wszystkich. Tak jest, uciekam na wodę. Jeszcze raz. Ult! Co jest? Wracam dalej na wyspę. Udało mi się uciec z tej opresji. Ale tam były dymy. Czy wy to widzieliście? Nie wiem, czy uda mi się przetrwać do końca. Dobra, wielkie starcie. Lecę. To będzie, to będzie. Uwaga. Bom. Ale się nadziałem na hita! Tego się w ogóle nie spodziewałem. Co to jest za mapka? Ciekawa. Wygląda jak normalna mapa. Od razu wjeżdżamy na środek. Mamy po prawej karatekistę. Chodź, 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 panie. To są moje. Punk, to są moje skrzynki. A on chciał mnie tutaj na blisko. Dojeżdżam, dojeżdżam. Pięknie, pięknie, pięknie. I dostaję. Dostaję. Pięknie, brawo, brawo. O kurde, nie to puściłem, rakiety. Dojeżdżamy tego Squeaka, od razu, z góry. Patrzcie, on nie ma szans. Jak ten zadymiarz ma się obronić przede mną? Dobra, są moje power cubesy, wariacik. Zostaw to, dokąd, 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 kumpel. Dobra, dobra, potrzebuję ulta nabić. Dobra, chodźcie, chodźcie, wariaciki. Leżysz? Wariacie, nie tędy droga. 12 power cubesów na rakietach. Jazda z tobą. Squeak, nie miałeś żadnych szans. Myk do lobby. O! Droba, posłałem spać tego Franka. 18 power cubesów. 3 drużyny w grze. No ja się z nimi troszeczkę pobawię. Niech oni odzyskają życie. Ja bym chciał mieć ulta. Ultem go pokonać. Tego Franka. Okej, cofnęło mnie. Nie, gdzie ja wlazłem? To nieźle. 19 power cubesów. Valkyria Janet. Coś pięknego. Zagrajmy sobie jeszcze raz. Knockout tym razem nam się uda. Dobra, wszystko jest na daleki zasięg, tutaj widzę. Muszę poczekać na życie, muszę poczekać na życie. Dobra, dostał do mnie 1300. Czekajmy na życie. Dostała. Ale ją wyczułem. Leżysz, stary. Lecę koczutowy, jazda z nią! Raz! Dwa! I lądujemy, trzy! Leżysz! I co? Oni nie mają szans! Niezłe dymy. Ten zadymiarz jest przepiękny. Gale, leżysz? Leży Gale. Dobijam. No bym chciał ją dobić z ulta, ale i tak ją chyba trafię, tak. Nie, tu stoi. Nie ma jej, tu jest. O, szybko ultimate attack. I zobaczcie, znowu jest jechanka z nią z góry. Co to jest za postać? Masakra.
Nowa zadymiara jest przekozacka. Już powiem wam szczerze, że nie mogę się doczekać, aż ją wymaksujemy. Zrobię to jutro albo dzisiaj jeszcze później, bo na chwilę obecną lecę nagrywać kolejne odcinki. Więc moi drodzy, spodziewajcie się nowego odcinka z gry Brawl Stars już jutro. Jeżeli szukacie jakichś fajnych koszulek oraz bluz, zapraszam wszystkich na pixyshop.pl. Do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Wszystkie linki do sklepu znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!